Szczęść Boże, Justyna Kendra. Minęła 8:00, czas na informacje dnia. Zapraszam. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłucha dziś byłego redaktora naczelnego Wprost Sylwestra Latkowskiego oraz byłego dziennikarza tego tygodnika Michała Majewskiego. Obaj dziennikarze wezwani na świadków bardzo interesowali się sprawą Amber Gold i zebrali szereg informacji na ten temat. Komisja chce poznać ich ustalenia. W ocenie szefowej komisji Małgorzaty Wasserman dziennikarze ustalili więcej o funkcjonowaniu Amber Gold niż służby specjalne i dwie prokuratury. Do kluczowego przesłuchania w sprawie doszło wczoraj. Przed komisją ponownie stawił się Marcin P., były szef Amber Gold. Efekt dotychczasowych przesłuchań rzucił na całą sprawę nowe światło. Nie mam wątpliwości, proszę Państwa, dzisiaj po przeszło roku przesłuchań, że Marcin P. jest człowiekiem wymyślonym, postawionym, przeprowadzonym przez 3 lata tej działalności, chronionym do końca. Proszę zwrócić uwagę, on nawet temu nie przeczy. Świadek przyznał, że był plan, by przewozić samolotami OLT Express pasażerów na zlecenie Kancelarii Sejmu, Senatu i Kancelarii Prezydenta. Proszę powiedzieć, kto prowadził rozmowy w tym zakresie i z kim? Nie jestem na dzień dzisiejszy w stanie powiedzieć, kto prowadził te rozmowy. Prowadził je ktoś ze spółki OLT Express. Mógł być to Rafał Orłowski, ale tutaj nie chcę mówić, że na pewno on się zajmował sprawami handlowymi. Świadek zeznał ponadto, że nie wszystkie nieruchomości należące do związanych z nim osób zostały przeszukane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czy u pana mamy było przeszukanie? Wydaje mi się, że nie. Proszę pana, czy w klasztorze zajmowanym przez dominikanów było przeszukanie? Wydaje mi się, że nie. A to tam mogło być ukryte złoto Amber Gold. Spółka powstała 8 lat temu. Miała inwestować właśnie w złoto. Kusiła przy tym klientów wysokim oprocentowaniem inwestycji. W rzeczywistości okazała się jednak tak zwaną piramidą finansową. O całej sprawie zrobiło się głośno w lipcu 2012 roku, kiedy upadły należące do Amber Gold linie OLT Express. Miesiąc później upadłość ogłosiła sama spółka. W ciągu blisko 4 lat firma Marcina P. oszukała prawie 19 tysięcy klientów na łączną kwotę 851 milionów złotych. Dziś rozpocznie się 3-dniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się rządowym projektem ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej i projektem nowelizacji ordynacji podatkowej. Rozpatrzą też rządowy projekt nowej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz rządowy projekt ustawy o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. Jak czytamy w projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, koordynatorem opieki nad pacjentem ma być lekarz POS, który będzie współpracował z pielęgniarką i położną. Będzie też zobowiązany do współpracy z lekarzami innych specjalności, którzy opiekują się pacjentem. Rząd chce także wdrożyć zmiany w ordynacji podatkowej. Chodzi o wzmocnienie ochrony podatników przed działaniem nieuczciwych kontrahentów. Każdy przedsiębiorca będzie mógł skierować pytanie do Krajowej Administracji Skarbowej, czy firma, z którą podejmuje współpracę, uczciwie i terminowo składa deklaracje i płaci podatki. W porządku obrad znalazł się ponadto rządowy projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dzięki zmianom kwota wolna od podatku wzrośnie do 8000 zł. Podniesione zostaną również ulgi dla twórców. Posłowie będą pracować także nad projektem ustawy o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. Będzie to sieć telekomunikacyjna, za pomocą której szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne otrzymają szerokopasmowy dostęp do internetu oraz usługi związane z bezpieczeństwem sieciowym i teleinformatycznym. Dziś w Warszawie na Stadionie Narodowym rozpocznie się drugie spotkanie ministrów transportu Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Będzie ono oficjalną inauguracją działania Sekretariatu do Spraw Morskich formatu 16+1. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele przemysłu stoczniowego największych portów. Tematem przewodnim drugiego spotkania ministrów transportu państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin jest intermodalność. Gwarancja efektywnego transportu z korzyścią dla gospodarki. Wśród poruszanych tematów znajdą się śródlądowe drogi wodne jako efektywna i przyjazna środowisku alternatywa w systemie transportowym kraju, porty morskie jako czynnik rozwoju gospodarczego oraz inwestycje i innowacje w transporcie morskim, kolejowym i lotniczym. Transport intermodalny to odpowiedź na oczekiwania rynku oraz wyzwania dynamicznie rozwijających się państw. Przyszłością jest transport drogami morskimi i wodnymi autostradami.
współczesnym trendem staje się turystyka promowa. Podczas dzisiejszego pierwszego dnia drugiego spotkania odbędą się rozmowy na szczeblu politycznym oraz wystąpienia i prezentacje poszczególnych państw. Spotkanie to jest okazją do promocji polskich rozwiązań w obszarze gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości od początku kadencji zabiega o odbudowę gospodarki morskiej, czego przykładem jest decyzja o budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Zima coraz bliżej, a składy opału i elektrownie mają problem z zakupem węgla. Kłopoty mają też indywidualni odbiorcy. Takiej sytuacji dawno nie było. Przyczyną jest m.in. wzrost cen tego surowca za granicą. W Polsce też zapłacimy więcej. Kopalnie wycofują się ze sprzedaży gorszego gatunku węgla. Coraz więcej Polaków, żeby kupić węgiel w składach opałowych, musi się zapisać na liście oczekujących. Niektórzy klienci czekają na dostawę nawet 2-3 miesiące. Problem jest, przyznaje współwłaściciel składu opału we Wrocławiu, Lesław Świeboda. W tamtym roku było już ciężko, ale w tym roku takiej sytuacji jeszcze nie było. Problem, jak wskazuje wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, to m.in. efekt niepodpisania przez firmy handlujące węglem nowych umów z kopalniami. Są to przede wszystkim firmy, które do tej pory kupowały węgiel z importu. Teraz decydują się na jego zakup w Polsce. Ale to także skutek spadku wydobycia i wycofania ze sprzedaży gorszych gatunków węgla. Ze względu na to, że pojawiały się jednak ceny wzrostowe na przestrzeni miesięcy tegorocznych, nie wszyscy oczekując na to, że może te zmiany się zatrzymią, czy może mimo wszystko będzie tylko chwilowe, nie zgłosili swojego zapotrzebowania. Głównym problemem okazała się być cena. Ta znacznie wzrosła przede wszystkim za granicą. W ostatnich 2 latach węgiel energetyczny, który trafia głównie do elektrowni, za granicą zdrożał o prawie 70%, w Polsce o niemalże 20%. Dlatego wiele firm zaczęło kupować surowiec w naszych kopalniach, mówi Krzysztof Losz z naszego dziennika. Oni dopiero teraz chcieli wejść na ten rynek, kupować węgiel z polskich kopalń. No się nagle okazało, że ta podaż tego węgla jest mniejsza niż oni oczekiwali, bo nie przestało się opłacać w niektórych regionach kraju sprowadzanie węgla ze wschodu i sprzedawanie go odbiorcom indywidualnym. Zmiany spowodowały także wzrost cen w Polsce do nawet 20-25%. Dwa najczęściej kupowane przez klientów indywidualnych gatunki węgla, orzech i kostka, podrożały od 100 do 200 zł za tonę. A to oznacza, że Polacy za orzecha zapłacą nie 700, a prawie 900 zł. Deficyt węgla to także skutek polityki klimatycznej państwa. Redaktor Krzysztof Losz z naszego dziennika, zajmujący się tym problemem, wskazuje także na kulejącą politykę taborową. Kopalnie narzekają, że kolej podstawia za mało węglarek. To jest z drugiej strony problem niestety taborowy. W Polsce tabor ten towarowy jest bardzo wysłużony, bardzo stary. Problemy, jak wskazuje profesor Zdzisław Kordel, to efekt zaniedbań poprzedniego rządu, ale nie tylko, to również polityka ekologiczna, z którą musi się zmierzyć obecny rząd, a w szczególności obywatel. Jest takie niebezpieczeństwo, że jeżeli byłaby zima w miarę sroga, to może być takie zdarzenie, że w wielu miastach, w wielu domach może zabraknąć opału, czyli węgla dobrej jakości, ponieważ sprawdzają straże miejskie, czym się pali, więc nie można palić miałem, prawda, i gorszego sortu węglem, więc trzeba po prostu liczyć się z tym, że może taka sytuacja wystąpić. W 2016 roku wydobycie węgla kamiennego w Polsce wyniosło około 70 milionów ton, z czego tylko 6,5 miliona ton to opał sprzedawany gospodarstwom domowym. Większość kupują elektrownie i koksownie. Jednym ze sposobów powstrzymania fali migracyjnej do Europy jest tworzenie i modernizacja obozów dla uchodźców na terenie państw Afryki Północnej. Na ten cel Unia Europejska przeznaczy 2 700 000 euro. Porozumienie w tej sprawie podpisano w Palermo na Sycylii podczas konferencji śródziemnomorskiej OBWE. Uczestniczą w niej przedstawiciele 57 krajów, w tym także przedstawiciele Polski. Gospodarz obrad w Palermo, minister spraw zagranicznych Włoch Angelino Alfano, apeluje do uczestników konferencji o solidarność w polityce migracyjnej. Jednak solidarność jest różnie rozumiana przez poszczególne kraje. Uwagę państw Europy Południowej przykuwa głównie problem migracji z kierunku śródziemnomorskiego, czyli z Libii, wyjaśnia dr Aleksander Kozicki. Przez Libię prowadzi główny szlak przemytu ludzi do Europy, który kotwiczy się w południowych Włoszech. Stąd
podenerwowanie środowisk politycznych w Rzymie kwestią z jednej strony ogromnego napływu migracyjnego z Trypolisu i Bengazji, z drugiej strony niemożność relokacji tych ludzi bardziej na północ Europy. Jest to z punktu widzenia Grecji, Włoch, Francji i Hiszpanii problem numer jeden. Natomiast Europa Środkowo-Wschodnia żyje swoimi problemami. Przede wszystkim kwestią destabilizacji na Ukrainie. Stąd bierze się bowiem fala przybywająca do Polski ze wschodu. Zatem zadania Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej są różne. My zostajemy z milionem Ukraińców. Ten argument trzeba artykułować bardzo dobitnie i wprost, aby dać odpór niczym nieuzasadnionym zarzutom, iż my nie chcemy uczestniczyć w życiu wspólnotowym Unii Europejskiej. Chcemy uczestniczyć, natomiast ten region ma swoje problemy i swoje zagrożenia, które muszą być ujęte w ogólnym rysie polityki Unii Europejskiej. Teraz głównym celem władz w Rzymie jest założenie na wybrzeżu Libii takich obozów dla uchodźców, by spełniały standardy praw człowieka. W tej bowiem chwili migranci zawróceni z rejsów w kierunku Włoch przebywają w trudnych warunkach. Udzielenie pomocy państwom afrykańskim, tak aby zatrzymać tę falę uchodźców chcących przedostać się do Europy, jest rozwiązaniem, które pozwoli na rozwiązanie tego problemu. Podkreśla profesor Piotr Marszałek. W tle konferencji przewija się hipoteza, iż ludzie z Afryki, którzy są wykształceni, zostaną w Niemczech jako siła napędzająca gospodarkę. Natomiast jednostki aspołeczne w ramach relokacji miałyby być przemieszczone do Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to scenariusz z punktu widzenia Polski najgorszy z możliwych. W tym kontekście szczególnie mocno brzmią słowa wypowiedziane przez ministra Waszczykowskiego w Palermo, że dla niektórych migracja jest darem Bożym, a dla niektórych niestety problemem. Na teraz to już wszystkie informacje. Kolejne wydanie po modlitwie Anioł Pański. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.